No i już ostatnie nasze spotkanie z cyklu postsekularyzm. Przepraszam, że będzie to trochę odcinek pro domo mia, czyli trochę będzie auto reklamy. No ale sam cykl poświęcony postsekularyzmowi jest jakoś związany z moimi zainteresowaniami, które właśnie w tych dniach, to znaczy pod koniec 2024 roku, zostaną jakby podsumowane w formie książkowej. I właśnie o tej książce chcę na końcu powiedzieć, zastanawiając się razem z Państwem, czy postsekularyzm ma przyszłość. Jak wspominałem, między wierszami w ciągu tych poszczególnych naszych spotkań, no nie wszyscy są entuzjastycznie nastawieni do tego neologizmu, tego nowego słowa, które wprowadza może jakieś modne zainteresowanie takim pandialogizmem, czy takim dialogiem wszystkich ze wszystkimi. Wydaje mi się, że sceptycy czy ironiści, którzy się dystansują do postsekularyzmu, no oczywiście mogą mieć swoje jakieś racje. Jedno z nich może być taka potrzeba jasnego określenia, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, czy co to oznacza, że jest się religijnym, co to oznacza, że się odrzuca religię. A tutaj postsekularyzm jakby to wszystko wprowadza pewien nieporządek i zamęt, ale ja chcę pokazać właśnie w tej książce, o której chcę krótko Państwu opowiedzieć i może zachęcić też tych, których ona zaciekawi do lektury, że w tym chaosie pojęciowym tak naprawdę jest jakiś głęboki zamysł. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy w pierwszym odczuciu uważają, że z innymi, inaczej myślącymi nie mają nic wspólnego, tak naprawdę taki początek zainteresowania sobą może doprowadzić czasem do jakichś ciekawych odkryć. No w każdym razie książka mała, zaledwie 200 stron licząca, którą zwieńcza posłowie i może przyszłym czytelnikom właśnie to posłowie bym przede wszystkim polecał, wybitnego anglisty, eseisty, autora wielu książek, rektora Uniwersytetu Śląskiego przez wiele lat, no, charyzmatycznej postaci nie tylko na Śląsku, ale w ogóle takiej postaci, co mówimy o publicznym intelektualiście z angielskiego, public intellectual, to znaczy osoba, która zabiera głos w sprawach społecznie ważnych. No chodzi, krótko mówiąc, o Tadeusza Sławka, który podjął się tego niewdzięcznego zadania przeczytania książki, nim się ona ukazała, no i napisania właśnie kilku stron na jej temat. I muszę powiedzieć, że dla mnie, jako autora książki, lektura tego posłowia była takim rozjaśniającym doświadczeniem, bo zrozumiałem lepiej, o co tak naprawdę w tej książce mi chodziło. I to jest właśnie ten geniusz Tadeusza Sławka, który potrafił jakby wejść w moje intencje i pokazać, o co tak naprawdę Stanisławowi Obirkowi w tej książce chodzi. No więc teraz książka. Tytuł wzięty z takiego eseju Leszka Kołakowskiego, napisanego zresztą na moją prośbę do książki Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi, wydanej w 2002 roku w wydawnictwie WAM, w czasie, gdy jeszcze byłem jezuitą, gdy zajmowałem się właśnie dialogiem z niewierzącymi, zapraszałem różnych ludzi do wymiany poglądów i wtedy właśnie Leszek Kołakowski po namowach dał się namówić na napisanie wstępu, który zatytułował bardzo ciekawie, właśnie postsekularnie, choć jeszcze wtedy tego pojęcia nie używaliśmy, Wiara dobra, niewiara dobra.
Wydawało mi się, że ten tytuł dobrze oddaje moje własne poszukiwania, stąd tytuł tej książki, a jej podtytuł Eseje z antropologii myśli postsekularnej. Zdaję sobie sprawę, że to brzmi uczenie, może nazbyt uczenie, ale proszę mi wierzyć, dołożyłem ja i zespół redaktorów, którzy mi pomagali w wydaniu tej książki, wielu starań, żeby te zawiłości jak najbardziej uprościć, chociaż nie banalizując powagi problemu. I całość została podzielona na takie trzy dość równe części. W pierwszej zastanawiam się w kilku esejach, jak badać religię, bo to nie jest wcale takie oczywiste, że się po prostu no, czyta książki religijne, podgląda się, jak ludzie praktykują religię. Nie, to wszystko jest bardzo, bardzo złożone i właśnie w pierwszej części nad tym się zastanawiam, jak badać religię. I dochodzę do wniosku, że chyba najlepiej badać praktyki i to, co ludzie naprawdę mówią, a nie to, co mówią na przykład przywódcy religijni. Bo tutaj okazuje się, że religie mają o wiele więcej wspólnego, niż nam się może wydawać. Druga część tej książki poświęcona jest w dużej mierze polskiemu katolicyzmowi, który moim zdaniem znalazł się na zakręcie, więc te takie najbardziej może burzliwe elementy tego katolicyzmu, najbardziej radykalne zmiany, jakim podlega, tam starałem się jakoś uchwycić i zanalizować. No i wreszcie trzecia część, już jakby odpowiadająca na tytuł, czyli postsekularyzm jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku. I w tej części pokazuję różne elementy tego dyskursu postsekularnego, ludzi, którzy są w niego zaangażowani. O niektórych już mówiłem, jak papież Franciszek, czy jego poprzednik Józef Ratzinger, czy filozof Jürgen Habermas. Te wszystkie postacie się tam przewijają, ale też wiele innych, jak niemiecki teolog Per Schmitz-Leukel, który wprowadził takie zaskakujące pojęcie fraktalnej struktury religii, o którym kiedyś również w cyklu naszych pogadanek omawiałem. Więc odpowiadając już tak bardzo wprost na pytanie, czy postsekularyzm ma przyszłość? Otóż w moim przekonaniu nie tylko, że ma przyszłość, ale tak naprawdę jest jedyną szansą, żebyśmy mogli wyjść z tych zapętleń, w jakich na własne życzenie znaleźliśmy się. Bo wydaje mi się, że style życia, rozwój humanistyki, wysoka specjalizacja zawodowa, a nawet edukacji akademickiej sprawia, że czujemy się trochę w tym wszystkim zagubieni i brak nam takiego klucza, takiego jakiegoś elementu jednoczącego. I w moim najgłębszym przekonaniu właśnie takie pojęcia jak postsekularyzm, które kwestionują cały szereg dobrze już zadomowionych sposobów myślenia o rzeczywistości jako coś ostatecznego, definitywnego i niezmiennego. Takim przekonaniem jest na pewno to, że sekularyzm, sekularyzacja prowadzi do zaniku religii. No to jest pewien mit, który nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Ale również dla wielu ludzi religijnych, głęboko religijnych, czasem ocierających się o fundamentalizm religijny, pokazuje postsekularyzm, że nie można również demonizować sekularyzmu jako zagrożenia dla ich wiary.
Raczej pokazuje, że w tej korekcie, jak mówił Józef Ratzinger w rozmowie z Habermasem, w tej korekcie racjonalności sama religia zyskuje. To znaczy nie wyradza się w jakiś zacietrzewiony fundamentalizm, który uniemożliwia porozumienie. Więc krótko mówiąc, postsekularyzm ma przyszłość, ale to zależy również od każdego z nas, czy się włączymy w tę próbę przezwyciężenia istniejących podziałów i polaryzacji, a wtedy na pewno świat, w którym żyjemy, stanie się lepszy i bardziej do życia dla każdego, i religijnych, i niereligijnych.